Naprawdę nie mieszkają idioci. Naprawdę są ludzie, którzy w debacie dopiero potrafiliby wykształcać swoje przekonanie o tym, co jest dobrem wspólnym, na czym uruchamiać empatię, rozumieć to i tak dalej. Tego kapitału społecznego, tych gier kooperacyjnych brakuje nam i na poziomie mikro, bycia sąsiadami. I to jest rodzaj pewnej, ja uważam, że to jest rodzaj takiego bycia niemotą społeczną. To znaczy, to już nawet nie jest kwestia tego, czy my rozumiemy, że istnieją dobra wspólne. To jest kwestia tego, że nasze instrumentarium komunikacyjne z różnych powodów jest tak ustawione, że my raczej będziemy się kłócić, w dyskusji różnice zdań traktować jako hierarchię, jestem lepszy albo gorszy. W najprostszych rzeczach nie dajemy sobie rady. Na poziomie mezzo, takim społecznym, lokalnym, wspólnotowym, tego, co można uznać za obszar terytorium wspólnego, takie commons, jeśli można tak powiedzieć, to jest zaniechane. Ja kiedyś napisałem taki tekst, króciutki, Polska nie jest krajem dla idiotów. I nie po to, żeby ludzi obrazić, tylko przywołać greckie rozumienie słowa idiota. Ono jest to z tym samym, co mówi idiomatyczne, idiosynkrazja, mówi o ludziach, którzy zaniechali wspólnotę. Idioci to są ludzie, którzy zaniechali wspólnotę na rzecz, że tak powiem, prywatnego. Więc jeśli Polska będzie krajem idiotów, to nam naprawdę bardzo dużo grozi. Ale ten poziom budowania gier kooperacyjnych jest od poziomu sąsiadów do poziomu społeczności lokalnej. Ja się cieszę, że istnieje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ale szczerze mówiąc uważam, że powinno istnieć albo zmienione być to ministerstwo na Ministerstwo Rozwoju, jeśli mogę tak powiedzieć, lokalnego. Zresztą w Anglii dokładnie tak się zdarzyło. To od tej strony się to buduje. Potrzebna jest Polsce polityka takiej wysokiej rozdzielczości, bo Polacy to nie jest, że tak powiem, zespół średnich. To są rzeczy, które dzieją się lokalnie. No i wreszcie ten poziom właśnie makro. Już się zamykam, przepraszam za to. Wiem, że będzie ten drugi obrót. No ale tak widzę tą puentę. Widzę to jako problem polityczny, problem komunikacji z własnymi obywatelami, dopuszczenia ich, i nie chodzi o NGOsy, podkreślam, nie chodzi o NGOsy, chodzi o obywateli. Zbudowanie mechanizmów konsultacji społecznych, transparentnych, interaktywnych i wierzę, że to dopiero być może zbudowałoby jakiś mechanizm, jakiś punkt zaczepienia dla polityki opartej o wzajemne zaufanie, a ono rodzi się w przybliżaniu krok po kroku. Rząd musi wykonać jakiś krok, w którym to dopuści, założy i przyjmie tego konsekwencje. W tej pierwszej rundzie ujawniły się takie dwie główne tendencje. Pierwsza, wtedy kiedy patrzymy na szanse i możliwości rozwojowe Polski, w oczywisty sposób musimy powiedzieć o rzeczach, które brzmią twardo. Trzeba naprawić finanse publiczne, zwiększyć poprzez porządek i równowagę w finansach publicznych wiarygodność polskiej gospodarki. Trzeba wzmocnić siłę polskiej gospodarki poprzez rozwój infrastrukturalny, szanse rozwoju dla przedsiębiorstw i uproszczenie prawa. To było sformułowane przez wszystkich uczestników tej dyskusji w sposób taki bardzo wyraźny. Mało było wątków, które wprost mówiły o tym, co trzeba zrobić, żeby Polska, chcąc osiągać swoje cele, te związane z jakością życia, utrzymywała wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Ale to prawdopodobnie wiąże się też i z tym, że jesteśmy w takim okresie przejściowym, w którym zaczynamy uświadamiać sobie, iż jednym z istotnych czynników pomnażania dóbr gospodarczych, dobra gospodarczego w Polsce jest uruchamianie potencjału innowacyjnego, jest uruchamianie potencjału kreatywnego, tych sektorów kreatywnych, które niosą rozwój i wzrost we współczesnym świecie. I wreszcie, że bardzo ważnym czynnikiem jest tutaj zwiększenie potencjału aktywności zawodowej Polaków, nie tylko ze względu na wyzwania demograficzne po roku 2020, ale także dzisiaj Polska ze wskaźnikiem zatrudnienia w ubiegłym roku 2008 60%, najwyższy tak jakby w naszej 20-letniej historii, ale to dalej jest niska aktywność zawodowa. Mówiliśmy również, że tym twardym tak naprawdę czynnikiem rozwojowym jest rozwój kapitału ludzkiego, edukacja na każdym szczeblu dopasowana do zmian gospodarczych, ale również coś, co moglibyśmy nazwać edukacją, która musi być uzupełniana, teza Janusza Czapińskiego o rozwój kapitału społecznego, bo właściwie na dzisiaj to, że mamy kapitał wiedzy rozwinięty czy rozwijający się kapitał ludzki jest już niewystarczające. I to jest zestaw tych czynników ważnych dla rozwoju, które skądinąd wydają się oczywiste. My w nich albo idziemy własną drogą, albo patrząc porównawczo na różne kraje, wiemy kogo i jak naśladować. Natomiast po drugiej stronie, w głosach tych, które się do tej pory pojawiły, uwyraźniła się taka kwestia, czy mamy warunki dla takiej drogi, czy mamy warunki dla takiego działania.
czy mamy konsensus co do takiej filozofii modernizacji, takich działań na rzecz modernizacji. I tu pojawiły się, tak sądzę, dwie czy trzy zasadnicze wątpliwości. Pierwsza dotycząca tego, czy my rozumiemy w tym zmieniającym się świecie i w tym przyspieszaniu, tak jak to zdefiniowałem wcześniej, rozwoju, czy rozumiemy nową rolę państwa, państwa jako szczególnego aktora, państwa, które musi być poddane, które nie będzie zarazem centralistyczne ze względu na swoją większą rolę, ale będzie poddane silnej kontroli demokratycznej poprzez mechanizmy deliberatywne. Państwa, w którym ten proces uobywatelnienia się, nie klientów, tylko obywateli, będzie coraz silniejszy i gdzie będziemy pamiętali o tym, że jeszcze ileś lat temu, patrząc na rolę człowieka, mówiliśmy z punktu widzenia zadań, funkcji, gospodarki i państwa, mówiliśmy pracownik. Z punktu widzenia rynku, marketingu mówimy klient. Z punktu widzenia tej roli, o której dzisiaj tutaj była mowa, mówimy obywatel. I pewnie trzeba byłoby spojrzeć na tę rolę człowieka w zmieniającym się świecie, Polaka w zmieniającym się świecie, w tych trzech wymiarach. Pracownik, obywatel, klient. One wszystkie trzy, klient, konsument, użytkownik, także usług publicznych, także systemu edukacyjnego. Czy my jesteśmy gotowi na taką filozofię państwa i czy my jesteśmy gotowi jako klasa polityczna, mówię tutaj jako ten, który udaje, że jest w klasie politycznej, bo ciągle bardziej mnie ciągnie, bo ciągle bardziej uważam się za eksperta niż tylko polityka. Czy my jesteśmy gotowi zmienić język w polityce i działania w polityce, żeby o takim państwie dyskutować? To są te problemy, które tak mocno się pojawiły. Ja myślę, że tak naprawdę powinniśmy teraz na bardzo krótkie komentarze, 4 do 5, oddać państwu głos. Bardzo proszę, raz, dwa, trzy widzę i 4 w takim razie. Bardzo proszę. Tylko proszę o bardzo krótkie komentarze, musimy się zmieścić w czasie, bo następni czekają. Małgorzata Brenek, Centrum imienia Adama Smitha. Chciałam poruszyć kwestię przekładalności później wizji, która została tutaj przedstawiona, strategii, na działania wykonawcze. Jeżeli nie będzie skutecznego mechanizmu implementacji tej strategii, no to pozostanie ona na papierze. Jednym z elementów właśnie przekładania tych celów na działania są programy. Ostatnio w październiku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie polityki energetycznej Polski na 2030 rok. Jeżeli właśnie tego typu dokumenty mają służyć przekładaniu strategii, to ta strategia raczej nie będzie zrealizowana, ponieważ poziom tego dokumentu przypomina esej. Nie jest to zrobione, znaczy cele nie są przełożone na cele szczegółowe, na działania, na poddziałania. Nie ma tam żadnego elementu ewaluacji ex ante, która nam mówi, dlaczego takie, a nie inne działania na tym bardzo ogólnym poziomie, które zostały pokazane, będą realizowane, jakie są koszty tych działań i tak dalej. Krótką ilustracją jest na przykład to, co pisze się na temat rozwoju energii odnawialnej. Polska musi mieć te 15% energii odnawialnej w 2020 roku. Na ten temat w tym dokumencie mamy 4 strony i podobnie w załączniku na temat działań wykonawczych też mamy kilka zdań, w jaki sposób to będzie realizowane. Także wszystkie elementy, jakie zostały przedstawione przez właśnie instytucje, z którymi były konsultowane, Instytut Energii Odnawialnej i tak dalej, wszystkie te elementy wypadły z tego programu ostatecznego. Także no jeżeli bardzo tak dziękuję. Ma być realizowana strategia, bardzo to... Bardzo dziękuję za komentarz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Ja jestem samorządowcem, przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju w Sejmiku Największego Województwa, województwa mazowieckiego. A chciałbym mówić o doniosłej sprawie, która w kompetencjach samorządów jest w małym stopniu, oczywiście, panie ministrze. Centralna rola edukacji, w tym wyższych uczelni, o której mówił pan redaktor Jacek Żakowski, jest niewątpliwa i chciałbym pogratulować trafności i odwagi autorom raportu za zdania bardzo krytyczne o polskim szkolnictwie wyższym, w tym jego izolacji, samoizolacji w dużym stopniu
od świata oderwania praw.